kto tym razem stanie na ringu. To, że Mateusz śpiewa fantastycznie, wszyscy wiedzą już to od dawien dawna. Mateusz musi mieć godnego przeciwnika. I jest nim Karolina. Wynalazłam dla was przepiękny, przeszywający utwór Alicia Keys, If I Ain't Got You. Naprawdę, rewelacja i idźcie pracować, ja już przebieram nogami. Jeśli zrobimy coś nie tak, to naprawdę będziemy mieć do siebie wielkie pretensje. No, tak. Więc pilnuj się. Jestem przerażona, bo on po prostu śpiewa tak, że jak mi się wydawało, że ten numer mi bardzo leży i dobrze go śpiewam, tak gdzie się wydaje mi się, że w ogóle go nie umiem śpiewać. Stanąć w ringu z Mateuszem to wielkie wyzwanie. Karolina musi uwierzyć w siebie. Jest dobrą recenzją twojego występu to, że cię sparowałam z totalnym wyjadaczem. Nie, nie chcę właśnie sama wejść w jakąś taką sytuację, że po prostu, że Mateusz mnie przeraża. Mnie Mateusz też przeraża. Ludzie myślą, że moja szansa już była i nawet te komentarze gdzieś widnieją. On już miał szansę, okej, miałem szansę, która ewidentnie nie sprawiła, że ja tych szans dalej nie potrzebuję. Grasz z wielkim bendem i dyrygujesz. Jesteś cały czas czynny przecież. No, autorski materiał sam jest 10%, a to jednak chodzi o to, tak, jak żyjecie, śpiewacie autorskie utwory. Mm-hmm. To jest to, o czym marzę. Masz 25. Boż. To jest dużo już. Mam nadzieję, że nie włączy mu się zew walki i że nie zrobi czegoś, co może zaszkodzić mnie, bo obiecaliśmy sobie, że walczymy fair. Kocham ich. Są artystami skończonymi. Program The Voice of Poland technologicznie wspiera Sony, producent notebooków VAIO.